Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Witamy Was serdecznie, rozpoczynamy. To już 10. lekcja domowego WF-u z Orlen Wisłą Płock i tym razem bardzo się cieszymy, że jest z nami Wisła Płock. Już widzicie, że jest z nami Marcin Wichary. Witam. No pokażemy, że jest też już Kuba Rzeźniczak. Witam wszystkich. Najpierw zapytam Kuba, bo nie wiem czy wiesz, ale wszyscy piłkarze ręczni na pewno w Polsce bardzo i Tobie i kolegom zazdroszczą, bo jako pierwsi wracacie do sportu. Bardziej radość, czy bardziej trochę, no może mały strach przed tym, co będzie, jak to będzie wyglądało? Znaczy nie ma strachu, my się bardzo cieszymy, bo jednak ta izolacja trwa już bardzo długo i każdy z nas tęskni, żeby wyjść na boisko. Dzisiaj mieliśmy pierwszy trening w grupie, z którego wróciłem właśnie 30 minut temu. Niesamowita radość, no i czekam, mam nadzieję, że chłopaki z innych dyscyplin, czy to siatkówka, czy właśnie piłka ręczna, jak Marcin, też będą mogli szybciej wrócić, niż to jest przewidywane. No my mamy tyle plus, że gramy na otwartym powietrzu, więc to ryzyko jest, myślę, troszeczkę mniejsze. Marcin, a powiedz, jak wygląda sytuacja w tej chwili w Wiśle, bo Marcin, jak już pewnie dobrze wiecie, w tej chwili nie gra, ale jest trenerem drugiego zespołu Orlen Wisły Płock. Trenujecie? Powiem tak, właśnie się zaczął trening chłopaków, oczywiście w podgrupach, na świeżym powietrzu. Ale miło mi, że jestem tutaj z Wami i najpierw z Wami przeprowadzę lekcję WF-u i szybko będę się zabierał na trening do swoich chłopaków. Także jesteśmy w trakcie. Zacznijmy od biegu w miejscu. Przez jakiś czas. O, bardzo dobrze. Pamiętajmy, żeby zawsze ręce ludzie z nami pracowały i żebyśmy się ruszali. Cześć. I teraz. Dawać! Do góry, do środka, do góry i do lewej. Do góry. I tak robimy trzy razy na nogę i do środka. Teraz mnie pokazujesz. No nie obijaj się. Tak, złapaliśmy, Marcin, ćwiczymy. Fajny szalik. Komplet szalików. I piłkarzy ręcznych, i piłkarzy nożnych. Troszkę rozciągniemy mięsień do głowy, stajemy napięcie i staramy się dotknąć jak najgłębiej, ale nie jest ważne, jeśli nie możecie dotknąć do stopy, ważne, żeby nie zginać tutaj nogi w stawie kolanowym. Rozciąganie w takim sporcie zawodowym jest bardzo, bardzo ważne, bo dużo, mimo się, że i piłkarze ręczni i nożni mają kontuzje mięśniowe. Tak jak powiedziałeś, Kuba, bardzo ważne jest rozciąganie przed treningiem, jak i po treningu, po wysiłku, po to, żeby zapobiegać tym kontuzjom, żeby nasze mięśnie miały dużą elastyczność i w momencie kontaktu jakiegoś była mniejsza możliwość zerwania, naderwania mięśni. Kuba nas fajnie rozciągnął, dogrzał. Wszyscy tutaj wskakujemy do komputerów, telewizorów, na komórki i zaczynamy. Gotowi jesteśmy? To zaczynamy, przyspieszamy, jedziemy. Przód! Podbiegamy! Tył! Przód! Prawo! Lewo! Szybciej! Teraz tak, zaczynamy jak bramkarze. Ręce do góry. Uwaga! I do przodu! Hop! Do tyłu! Drugi! Szybciej! O, super dziewczyny! To nam to odwracamy w bok i do boku. To już jest postawa bramkarska. Dociągamy się. Super, Kuba! Nie chcesz zmienić zawodu? Ale byłem bramkarzem przez rok, jak byłem młody. Ojciec, do góry nogami masz kolego. On na suficie stoi. Na głowie stanąłeś. Nie, to jest Spider-Man w płockiej koszulce. Uwaga, tak, chodźmy. Hop!
Super. Brawo! O, jest następna, nie? No teraz musimy zasymać. Brawo dla wszystkich. Miło mi bardzo was było zobaczyć. Dzięki Kuba za współpracę. Naprawdę super rozgrzewka. Dziękuję, super. Było poznać. Mam nadzieję, że w przyszłości możemy więcej tego typu akcji zrobić. Bardzo tak samo wy. To nie musi być, że musicie poznać jakąś osobę, która jest, powiedzmy, ze świata sportu czy coś. Tego typu zajęcia możecie przeprowadzić we własnej grupie znajomych, koleżanek. Też możecie się połączyć, stworzyć wspólne kółko i to może być plastyczne, kółko WF-u między sobą, jakiekolwiek. Mamy duże możliwości i musimy je wykorzystywać. Dzięki, super Marcin. Jak widzicie, podopieczni Marcina w drugim zespole Wisły nie mają łatwo i myślę, że szybko będą przeskakiwać do pierwszego zespołu po takich treningach. Kuba, powiedz mi, wy już za moment zaczynacie, kiedy zapraszamy? No niestety tylko przed telewizory, ale już na szczęście na mecz. Tak, 30 maja jest zaplanowana ta pierwsza kolejka. Miejmy nadzieję, że wszystko się odbędzie tak, jak ma być i to zdrowie dopisze w każdej drużynie, to wtedy wszyscy będziemy mogli usiąść przed telewizorami i obejrzeć znów Ekstraklasę, bo to już troszeczkę czasu minęło. Wisła! Do widzenia! Do widzenia! Super było! Cześć! Cześć! Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.